Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym już 10. jubileuszowym odcinku Czyszczenia Historii. W tym odcinku polski bagnet wzór 29 produkcji Perkun. Zapraszam do oglądania i zaczynamy! Bagnety były kluczowym elementem wyposażenia polskich żołnierzy w II Rzeczpospolitej, odgrywając istotną rolę w wyposażeniu Wojska Polskiego zarówno przed, jak i w trakcie II wojny światowej. W okresie międzywojennym Polska korzystała z różnorodnego uzbrojenia, w tym bagnetów pochodzących z różnych krajów. Lecz w tym filmie skupimy się na bagnecie wzór 29. Ale najpierw może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest ten bagnet. Bagnet, czyli krótki nóż mocowany na końcu lufy karabinu, odgrywał przez długi czas kluczową rolę na polu bitwy. Oto kilka powodów, dlaczego bagnet był ważnym elementem wyposażenia żołnierza. Pierwszym powodem jest walka wręcz. Bagnet przekształcał karabin w broń białą, pozwalając żołnierzom na skuteczną walkę na bliski dystans, zwłaszcza gdy amunicja była na wyczerpaniu lub gdy dochodziło do starcia bezpośredniego z przeciwnikiem. Drugim powodem był strach i presja psychologiczna. Widok nadciągających żołnierzy z założonymi bagnetami był przerażający i mógł wywoływać panikę u przeciwnika, co często prowadziło do załamania się jego morale. 3. Wielofunkcyjność. Bagnet służył również jako narzędzie wielozadaniowe w obozie. Mógł być używany do cięcia drutu, otwierania puszek, rąbania drewna, a nawet do prac chirurgicznych w sytuacjach awaryjnych. Czwartym powodem była obrona w okopach. W czasie walki w okopach, gdy przestrzeń była ograniczona, bagnet był niezwykle użyteczny do samoobrony i ataku w ciasnych warunkach. Wtedy był używany po prostu jako nóż. Piątą zaletą było zwiększenie zasięgu. Bagnet pozwalał żołnierzowi na zwiększenie zasięgu swojej broni w walce wręcz, co dawało przewagę w starciach z przeciwnikiem uzbrojonych w krótsze bronie. Chociaż w dzisiejszych czasach bagnety są rzadko używane w bojach, nadal są częścią standardowego wyposażenia wielu armii, głównie ze względu na ich wielofunkcyjność i wartość symboliczną. Rozróżnia się dwa standardowe rodzaje bagnetów. Bagnet tulejowy składa się z ostrza, które mocowane jest do lufy karabinu za pomocą tulei. Ostrze jest proste, a tuleja okrągła lub owalna. Tutaj przykładem może być bagnet do Mosina. Drugim typem natomiast jest bagnet nożowy. Ma kształt długiego noża z rękojeścią, która może być zamocowana na lufie karabinu. Ostrze jest jednosieczne lub obusieczne. No i tutaj mamy właśnie przykład tego bagnetu nożowego. Właśnie występującego m.in. w Mauserach. Bagnet tulejowy jest znacznie łatwiejszy w walce ze względu na jego konstrukcję. Lecz nie nadaje się do niczego innego niż właśnie ta walka na karabinie. Natomiast bagnet nożowy, który jest w kształcie noża, może być wykorzystywany nie tylko w walce właśnie na bagnety, ale też w walce wręcz używany jako nóż lub też w pracach obozowych. Lecz za to trzeba się nauczyć nim władać na karabinie. Ale dobra, dobra, bo ja znowu się rozgaduję. Wróćmy sobie do naszego bagnetu z odcinka. Bagnet wzór 29 był podstawowym bagnetem Wojska Polskiego w okresie międzywojennym. Został zaprojektowany na podstawie niemieckiego bagnetu wzór 84x98, który był używany przez wojska niemieckie podczas I wojny światowej oraz w okresie międzywojennym. Konstrukcja i wymiary. Głownia. Bagnet wzór 29 posiada prostą, jednosieczną głownię o długości około 250 mm. Głownia była wykonywana z wysokiej jakości stali, co zapewniało trwałość i wytrzymałość w trudnych warunkach bojowych. Krawędź tnąca była jednostronna, a grzbiet głowni płaski, co dodawało jej sztywności. Głownia była dobrze wyważona i doskonale nadawała się do walki wręcz.
Rękojeść składała się z dwóch okładzin z drewna orzechowego, przymocowanych do stalowego trzpienia za pomocą dwóch nitów. Jej długość wynosiła około 120 mm, a ergonomiczny kształt zapewniał pewny chwyt. W tylnej części rękojeści znajdowała się stalowa nasada z otworem na zatrzask, który służył do mocowania bagnetu na karabinie. Nasada była wyposażona w pierścień przystosowany do osadzenia na lufie karabinu Mausera wzór 29. Zatrzask z przesuwanym przyciskiem stabilnie mocował bagnet na karabinie, co umożliwiało jego szybkie założenie lub zdjęcie w zależności od potrzeb na polu bitwy. Bagnet był przenoszony w stalowej pochwie pokrytej matową farbą, co zapobiegało odbijaniu światła. Pochwa była prosta w konstrukcji i zapewniała bezpieczeństwo podczas przenoszenia. Funkcjonalność. Bagnet wzór 29 był przeznaczony do walki wręcz, ale pełnił także funkcje pomocnicze przy pracach obozowych. Jego solidna budowa oraz prostota konstrukcji sprawiały, że był niezawodnym narzędziem w różnych warunkach bojowych i polowych. Zastosowanie. Bagnet wzór 1929 był szeroko stosowany przez piechotę Wojska Polskiego aż do wybuchu II wojny światowej. Jego niezawodność i prostota sprawiły, że był popularny wśród żołnierzy wraz z karabinem Mauser wzór 29, stanowiąc tym samym uzbrojenie polskiego piechura. Znaczenie historyczne. Bagnet wzór 29 stał się symbolem polskiej armii w okresie międzywojennym, a jego wykorzystanie w wojnie obronnej 1939 roku zapisało go w historii polskiego oręża. Do dziś pozostaje cenionym przedmiotem wśród kolekcjonerów, przypominającym o ważnym okresie w dziejach Polski. Oczyszczony bagnet spróbujemy sobie nałożyć na karabin. Wszystko pasuje. Możemy iść do ataku. A tak prezentuje się wyczyszczony bagnet. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że nauczyliście się czegoś nowego i widzimy się w następnym. Teraz tylko porównanie, jak było i jak jest po oczyszczeniu. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!